Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na kolejną wariację na temat mięs z szynkowaru. Będzie to mielonka gyros z łopatki. Robiłam ją równolegle z filetem drobiowym w solance, który też nagrywałam. Oba mięsa są świetne na kanapki i dobrze odnajdują się w roli alternatywy dla sklepowych mięs, wędlin czy szynek. Dzisiejsza mielonka jest zwarta, spójna, bardzo smaczna, o wspaniałym zapachu, 100% mięsa w mięsie. No i jak zawsze z szynkowaru, banalnie prosta i sprawna do zrobienia. Jeśli Wam się spodoba, to przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Mam tu kilogram łopatki wieprzowej. Mięso jest już umyte i osuszone. I kroję je teraz z grubsza w mniejsze kawałki, a następnie rozdrabniam. Najlepiej i najłatwiej zmielić z pomocą maszynki do mielenia. I ja zwykle tak robię. Wybieram drobne lub średnie oczka w tej maszynce, ale można też rozdrobnić w blenderze. Na smak to oczywiście nie wpłynie, jedynie wygląd finalnej wędliny może się nieco różnić. Dobra, mięso zmielone. Tak to wygląda. I teraz przyprawy. Dodaję 3 ząbki czosnku, drobno posiekane lub przeciśnięte przez praskę. 1 łyżkę przyprawy do gyrosa, kupnej lub domowej. 1 łyżkę oregano. 1 łyżeczkę soli. 2 łyżeczki żelatyny. I dolewam 100 ml zimnej wody. Starannie wyrabiam, mieszając mięso razem z dodatkami i poświęcam temu naprawdę dobrą chwilę, tak żeby mięso porządnie się połączyło z przyprawami, wymieszało równomiernie, żeby wszystkie dodatki były równomiernie w tym mięsie rozprowadzone. Gotowe? Przykrywam i wstawiam do lodówki na kilka godzin, by mięso przegryzło się z przyprawami. Spokojnie można na noc. Odstało swoje w lodówce, wygląda tak. I tak przygotowane mięso wkładam teraz do szynkowaru. Mój jest ze stali nierdzewnej, dopuszczony do kontaktu z żywnością, więc teoretycznie mogłabym wkładać bez woreczka. Jednak ze względu na kształt, gotową wędlinę później trudno z niego wyjąć, więc ja zazwyczaj czymś ten pojemnik wykładam, na przykład folią przeznaczoną do żywności, czy jakimiś paskami, czy podkładkami. W prezentowanej wersji sięgam po specjalne woreczki, ale gdy mi się skończą, to biorę na przykład rękaw do pieczenia, czy po prostu wykładam dno szynkowaru skrzyżowanymi paskami z białej bawełny czy lnu i za te paski wyciągam później gotową wędlinę. Pokazywałam to już chyba w jednym z wcześniejszych przepisów. Mięso w środku starannie ubijam w worku i mocno, dokładnie dociskam do dna pojemnika, tak by między kawałkami łopatki nie było żadnych szczelin. Upycham. Można wyjąć worek i dopchnąć dłońmi, nadając mięsu kształt, ale ostrożnie, bo worek łatwo może pęknąć. Z tego względu ja wolę upchnąć mięso łyżką i czystą ręką. Naciągam worek, wygładzając przy brzegach, tak żeby zminimalizować zagnioty i na koniec stukam pojemnikiem o stół, finalnie ubijając mięso. Zamykam folię, zamykam szynkowar, klapa, sprężyna, pokrywa i wstawiam do parzenia. Dno garnka wykładam jakąś szmatką czy ręcznikiem. Ja na przykład biorę starą pieluchę, składam potrójnie, na niej ustawiam szynkowar, bo musi być jakaś izolacja od dna. Do garnka wlewam gorącą wodę, tyle by przykryła szynkowar powyżej poziomu wędliny i włączam grzanie. Tu przyda się termometr, można go kupić z szynkowarem i naprawdę warto. Zresztą często jest już w komplecie. Termometr pomoże pilnować stałej temperatury. Parzę przez około 2 godziny, ale ważne, woda nie może się gotować, mięso ma się tylko parzyć. To jest utrzymuje temperaturę wody w okolicy 80 stopni Celsjusza. Jeśli jest za gorąca, to dolewam zimnej, ale zazwyczaj wystarczy trzymanie po prostu tego na najmniejszym ogniu. Można też włożyć termometr do środka, do mięsa. Każdy szynkowar powinien mieć otwór umożliwiający włożenie termometru i wtedy parzymy tak długo, aż mięso w środku osiągnie temperaturę 70-72 stopnie Celsjusza. Po tym czasie wyłączam grzanie, a szynkowar wstawiam do zimnej wody, by szybciej go schłodzić, a następnie do lodówki aż do następnego dnia. Spokojnie można na noc. Następnego dnia wyciągam z lodówki, otwieram i wyjmuję wędlinę z szynkowaru oraz z worka. Wystarczy pociągnąć za brzegi. Mięso jest zwarte, spójne, nie rozwala się, pachnie cudownie. No i można kroić w plastry i cieszyć się smakiem domowej wędliny. Lubimy ją na kanapki, ale sprawdzi się też do galarety, czy na przykład jako przekąska imprezowa na zimno. Aby szybko nam się nie znudziła, przekrawam ją na pół. Pół chowam do lodówki i zjadamy w ciągu kilku dni, a drugą część mrożę na później. Dzięki temu często mamy inną wędlinę i mogę żonglować ich smakiem. Smacznego!